Artur Maciaszczyk, witam. Dzisiaj rozmawiamy z Anią Stanik ze Stowarzyszenia Bona Fides. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy w ramach projektu Działasz, Szanujesz, Nie Mobbingujesz. Powiedzmy sobie, dlaczego Stowarzyszenie Bona Fides w ogóle taki projekt przeprowadziło i jakich efektów się po nim spodziewaliście? To znaczy, zaczęliśmy realizować ten projekt z idei naszego też partnera, czyli Fundacji AIKUM imienia Anny Józefa Kumorek. I zaczęliśmy go realizować ze względu na to, że stwierdziliśmy, że temat właśnie mobbingu jest ważnym tematem, ale często pomijanym. I też dlatego, że organizacje pozarządowe często kojarzą się z taką rodzinną, przyjacielską atmosferą. I do tej pory też nie były prowadzone takie szeroko zakrojone badania na temat właśnie tego, czy występuje mobbing, dyskryminacja w organizacjach pozarządowych. I też w naszym najbliższym środowisku spotkaliśmy się właśnie z przypadkami mobbingu, a samo udzielenie pomocy, samo dotarcie do pomocy jest bardzo trudne, ponieważ sama osoba, która jest mobbingowana, musi się zgłosić o pomoc, do prawnika, przejść trudny proces i też brakuje w ogóle darmowych informacji, informacji właśnie na temat, jak działać, co zrobić, co to jest też dokładnie mobbing, więc tutaj chcieliśmy też właśnie w tą taką lukę podziałać tutaj, żeby ją uzupełnić, żeby też właśnie w organizacjach podzielić się tą wiedzą. Tą lukę chyba udało się wypełnić, bo tych organizacji było sporo tak naprawdę, które brały udział w tym projekcie i też z tego, co rozmawiałem, to były organizacje, które, jak same mówią, szukały tego typu projektu, bo widziały, że mają jakieś braki w tych rejonach i że gdzieś tam może występować problem. Tak, dokładnie, bo jakby sam projekt składał się z paru etapów. Pierwszym etapem było badanie i w tym badaniu wzięło udział ponad 500 przedstawicieli różnych organizacji, którzy wypełniali ankietę, więc to było tak jakby pierwsze spotkanie z tym tematem. Było też 50 rozmów indywidualnych z osobami, które się zgodziły właśnie z organizacji, i to zarówno z kierownictwa, jak i z osób pracowników w organizacjach pozarządowych, więc to też już sam fakt tego badania i sam fakt przeprowadzania tych wywiadów już trochę też szerzył tą wiedzę na temat mobbingu, dyskryminacji i różnic. No i potem też właśnie szukaliśmy organizacji, które będą chciały włączyć się bardziej w ten projekt, czyli samemu wypracowywać, znaczy oczywiście z pomocą, ale samemu wypracowywać właśnie te procedury antymobbingowe. I tutaj mieliśmy właściwie na początku, mieliśmy 10 organizacji. 10 organizacji to dużo tak naprawdę. I to były też organizacje, z której pracownicy mieli jakieś tam doświadczenia mobbingowe. Nie koniecznie w tych organizacjach, w których teraz pracują, ale we wcześniejszych. Najczęściej tak, najczęściej coś było tak, że był jakiś powód, że bardzo chcieli właśnie wziąć udział w projekcie. Były takie przypadki, że na przykład były właśnie organizacje, które długo działały i wśród tych szeregów ktoś miał spotkanie z mobbingiem, czasami w tej organizacji, czasami właśnie w innej, albo były też organizacje bardzo młode, dopiero zaczynające, które chciałyby się przed tym uchronić, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Pytanie, czy udało im się tego dowiedzieć? Jak wyglądała realizacja projektu i generalnie na jakim etapie jest wdrażanie tych procedur, które zostały wypracowane dla organizacji? Tak, myślę, że w sensie jest na zaawansowanym etapie, bo każda z organizacji ma już opracowane procedury i je zaczyna wdrażać. A zaczęło się właśnie najpierw od szkoleń tych osób z organizacji, bo wybrane osoby miały najpierw trening interpersonalny, po to, żeby też lepiej działać, nauczyć się też coś o sobie. Potem mieli szkolenia grupowe zarówno z prawnikiem, który specjalizuje się właśnie w temacie mobbingu, jak i z ekspertami dotyczącymi właśnie, z ekspertkami, które zajmują się tematem właśnie mobbingu w organizacjach pozarządowych, więc tutaj były na początku takie szkolenia grupowe. Potem brali w szkoleniach indywidualnych w organizacjach, gdzie były już to tematy dokładnie pod nich też przygotowywane. No i jakby zwieńczeniem tego była praca nad tymi procedurami, które były im też przedstawiane, jak to wygląda na przykład w biznesie, czy przykłady, tak, żeby też się było na czymś wzorować. No i każda później ta procedura była dostosowana pod organizację i tutaj właśnie i pracowała z nimi nasza ekspertka Agata Gnat i też prawnik
który właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, się specjalizuje w tych tematach. Czyli projekt już zmierza tak naprawdę ku końcowi. Efekty będą, że tak powiem, wdrażane. Jak rozumiem, one się rozleją też na inne organizacje, bo jednak ten know-how będzie dalej dostępny i przekazywany dalej, tak? Tak, tak, dokładnie, bo jesteśmy, tak jak już było wspomniane, na końcówce projektu i to właśnie takie dwa nasze najważniejsze, myślę, rezultaty to jest sam ten raport, który został wcześniej wydany. No i teraz te 10 modelowych procedur, które zarówno raport, jak i te modelowe procedury będą nieodpłatnie dostępne na naszych stronach internetowych, na podstronie projektu, więc tutaj też będziemy chcieli wysyłać do organizacji, które z nami działały, właśnie te rezultaty, więc jak najbardziej wiele organizacji będzie mogło z tego skorzystać i u siebie wdrażać, więc myślimy, że może mieć to rzeczywiście pozytywny skutek, zwłaszcza z tego, co nam mówią organizacje, które wzięły udział w projekcie. Rzeczywiście było im to bardzo potrzebne i otworzyło im czasami oczy na niektóre sprawy, a także pomogło im lepiej działać, więc rzeczywiście tutaj widzimy sens tego, co jest robione. No, nam pozostaje jedynie zaprosić tak naprawdę do korzystania z tych narzędzi, które zostały wypracowane i z tych rozwiązań, które będzie można znaleźć na stronie projektu i na stronie, jak rozumiem, bonafides.pl też. Tak, tak. Ania Stanik ze Stowarzyszenia Bonafides była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo też za rozmowę.